mamy budżet, mamy fantazję, bo stary to jest potężny gracz. Drobne, prawda? Nieprzesadnie duże skrzydło, nie? A to może jechać prosto bokiem, patrzcie. Czyli normalnie będzie nitro, będzie psiu, będzie szybciej wściekli. Nitro, 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 nitro. To jest ogólnie największa gwiazda tego warsztatu. Swoją drogą, jak właśnie ty byś postanowił, że nie wiem, budujesz taki projekt albo kupujesz jakiś samochód, to pamiętaj, że zarówno przy zakupie tego samochodu, jak i przy jego budowie musisz go ubezpieczyć. Pierwszy link, który jest w opisie, to link do Mubi. Fajna akcja, ogólnie wiem, że większość z was wie, ale może ktoś z was akurat nie wie. To Mubi to porównywarka ubezpieczeń. Wszystko jest banalnie proste, oni pomogą wam znaleźć najtańsze ubezpieczenie, a od kwoty, za którą kupicie to ubezpieczenie, przykładowo 500 zł zamiast 800 u konkurencji, no to jeszcze 150 zł wraca na wasze konto cashbackiem. I warto, żebyście korzystali, bo niedługo Mubi w ogóle wchodzi z bardzo fajną promocją dla swoich klientów i będą oni, no zobaczycie, ale na pewno będą rozdawać samochody i na pewno będzie o tym bardzo głośno. Także pamiętajcie, że 150 zł cashbacku, no i sprawdźcie sobie polisę OC dla swojego samochodu, który teraz macie, budujecie albo kupiliście. Ram pam pam, witam was wszystkich, moje kochane mordeczki, w kolejnym materiale na tym kanale. Jakkolwiek to brzmi, jakkolwiek się to rymuje. Za mną stoi projekt, który skończyłem w ostatnim czasie. Tam, tam, tam. Stoi tam Subaru. Stoi na lawecie, nie dlatego, że się zepsuło, tylko dlatego, że wracamy z toru. I moi kochani, nie mam już co robić. Kto obserwuje Instagrama, do którego nazwa u góry teraz, wie, że zacząłem projekt Nissan S13. A właściwie, że zaczynamy projekt Nissan S13 i dokładnie tak jest. Zgadza się, zaczynamy projekt Nissan S13, który koni będzie miał... no 1000 albo więcej, na tył. Na ulicę. I to wszystko zaczynamy w tym materiale. Witam was w pierwszym odcinku z nowego projektu Nissan S13. Takich odcinków pojawi się może 4, może 5. W każdym razie dziś jesteśmy godzinę drogi od Warszawy, bo znajdujemy się na torze Jastrząb, więc godzinka do Warszawy, do jednego z najgrubszych warsztatów tuningowych w Polsce. Jeżeli mi nie wierzycie, to przekonacie się na pewno w tym odcinku. Zobaczycie, jakie samochody robią, zobaczycie, co tam stoi, zobaczycie, jak to strzela, zobaczycie, jak to lata, zobaczycie, jak to gada, zobaczycie, jak to wygląda. No i zobaczycie również Nissana, którego zakupiłem. Także moi kochani, przyjemnością informuję was, że możecie zostawić łapeczkę w górę, ponieważ zaczynamy nowy projekt Nissan S13. Tak, wjeżdżam w nowy projekt. Tak jest! Tak wjeżdżam w nowy projekt. S13 będzie szybkie. A w ile przyspiesza do setki twój dron już, Przemuś? 0,2 sekundy, może szybciej. Ja. 0,2 sekundy. W ogóle to jest ten Przemuś, który robi te ujęcia. Te, no. Wjeżdżamy już na miejscówkę, dojechaliśmy do Warszawy i dojechaliśmy do CK Customs, czyli do właśnie Stevie'ego. Stevie to jest, no ja osobiście znam paru mózgów, parę mądrych głów, którzy składają samochody i naprawdę Stevie to jest chodząca encyklopedia. Także zapraszam was do jego firmy, zapraszam was do miejsca, gdzie będzie składany najgrubszy projekt na polskim YouTubie i jeden z najgrubszych streetowych projektów w Polsce. Lecimy. Człowiek Stevie. Panie, witam serdecznie. To jest ten legendarny człowiek, ta legendarna postać. Nikt nigdy nie widział, wszyscy słyszeli. Człowiek z brodą. Damy wam zarobić, co? Dzisiaj wyczuliście pieniądz. Po 50 groszy poszło do góry. Karta zaakceptowana. Myślałem, że będzie odmowa, ale byłby wstyd. Czym? Groszy. Siema, cześć. Bo S13 to już w ogóle jest kupiona. Znaczy S13, to tak naprawdę to trochę blachy i tyle zasadniczo. 89 rok jest ta data produkcji. I to 200 SX, czyli nie Ameryka, a Europa. To jest człowiek Newton. Człowiek odpowiedzialny za strojenie. Możesz się go kojarzyć od Pawła Grosza. A będziesz strzelać to moje? Tak dziko? Dziko. Widzisz, podoba mi się. Ogólnie dzieje się tu grubo. Wszystko co widzicie za mną, no to jest w fazie, mamy zimę, więc podejrzewam, że przebudowy, naprawiania, serwisowania albo budowania na nowy sezon. Wszędzie są dwa jazety, czyli to co tygryski lubią najbardziej. Wy każdą furę zasadniczo od siebie malujecie w ten kolor, chyba że ktoś chce inaczej, nie? Nardo Grey, nie? Dobrze, tu stoi 2 jadzecik i to jest Supra, która będzie miała kuni ile? 700, no to tak, nie za dużo, nie za mało, ale mniej niż moje. Nie no, tu jest autko pokazowe, nie będę was tak oprowadzał, ale na przykład jak się otworzy to autko pokazowe, to taka drobna butelka z nitro się znajdzie. No i auto, które mega mi się podoba i które jakby biłem się z myślami, czy składać S13 czy BRZ-a, czyli właśnie Subaru BRZ czy GT86, ale to jest chyba BRZ. To jest Subaru, nie GT86, nie? BRZ-cik, patrzcie na przykład
jak BRZ-cik pięknie wygląda w środku, nie? Dobrze to wygląda. Znaczy, no wiadomo, że to coś leży, bo jest w momencie przebudowy. No i bardzo mocne odchudzanie tutaj Stevie przeprowadził. Nie wiem, czy w motorsporcie to zda egzamin byku. Na pewno jest lekko. Na pewno jest lekko. Znaczy, generalnie jest wyjęty motor w tej chwili, bo jest jakaś tam rewizja panewek, zmiana turbiny. A co tu siedzi? WZ. Miało to około 800. No. O, czyli kute już? Tak. No to fajnie. RX 8. Oczywiście, żeby nie było zbyt nudno z 2JZ-em. Taki przerośnięty wankiel, nie? No i przerośnięta turbina, bo taka nie najmniejsza, nie? O, to też Borga. My do mnie wsadzamy Borga, ja? Dokładnie tego samego. Tego samego? Tak. O, no to duży Borg. Na tym samym będziesz jeździł. Będzie to wstawać? Teraz musisz powiedzieć, że tam będzie nitro i etanol. Nie będzie to wstawać, robimy tak, żebyś jeździł od 7000 do 7600. Zakrecik mały. Żebyśmy nie przeginali, nie? Tak, tak, tak. Dobra, nie? A tak na serio to pakujemy nitro i etanol, tak? I jest taki plan, że będziemy jeździli na podtlenku, tak. Czyli normalnie będzie nitro. Będzie szybciej wściekli i jeszcze Stevie mi sprzedał tajemnicę szybkich i wściekłych dwójki, kiedy w Skyline podjeżdżali i tryskało na boki. To jest purge, tak? Tak. Czyli odpowietrzenie nitro. Tak jest. No i będziesz miał to również u siebie. Czyli będę podjeżdżał na spot, dupy będą miały spódnicę, i a ja będę... rozwiewał. Tak. Butla nie jest za mała, prawda? Taka też widoczna wypowiedzia. No i to jest ogólnie największa gwiazda tego warsztatu. Nie ma co się sezonu. Nie no, tak na poważnie, poważnie, to mamy potencjał na najgrubsze auto streetowe w Polsce? No. I na najgrubsze na YouTubie, no to na pewno będzie strzelać, na pewno będzie ział ogniem i na pewno będzie mocny i szybki. Jak dobrze mówi, nie? W ogóle miód dla moich uszu. Oczywiście możemy kupić półosie do tego, natomiast kwestia jest tylko i wyłącznie budżetu i fantazji, no. Dobra. Mamy budżet, mamy fantazję, bo stary to jest potężny gracz. No a tak na poważnie to jest to Nissan 200SX S13H. W papierach 89 rok, realnie będzie to 2021 rok, no bo wsadzamy tutaj wszystko nowe. To, co chciałem wam powiedzieć, to na pewno jednostka, czyli 2JZ. 1000 koni jeżdżące po ulicy, 2JZ-cik, duża turbina, nitro, etanol. Skrzyni sekwy nie dajemy ze względu na to, że mierzę na to, że starego nie stać, bo starego stać. Tylko nawet nie podważamy, dobrze, że nie stać. Tylko po prostu skrzynia sekwencyjna mega buczy, jak to w driftowozach. No i Winters na tył też mega buczy, a to auto jednak powinno też trochę jeździć po drodze. No i wtedy po prostu jest cały czas i to odbiera przyjemność z jazdy. Natomiast widzę już fajny zawias z przodu. Face-up, czy jak się to czyta? Weisfab. Czyli wiesiek popularny. Czyli wiesiek popularny po polsku. No i auto jest całe zrobione jakby przez was od zera, jeżeli chodzi o spawy, klatkę i wzmocnienie elementów, nie? Tak. To wszystko. Tak, tak. Podoba mi się. Damy ją na dół? Tak. No i na samym końcu, ale mieliśmy na rymy w ogóle wzięło coś bez 2JZ-a. Czyli serwisowana tutaj Porsche Carrera i to jest 911, oczywiście eseczka. Także jak widzicie, no dzieje się tutaj naprawdę dużo. O, jeszcze tutaj stoi w ogóle E46. To jest w ogóle E46 z bardzo podobnym silnikiem, jak ja się uczyłem jeździć. I obecnie Newton pisze sobie, Newtona tu nie ma, zostało jego krzesło, ale pisze sobie do niego program, żeby go odpalić i żeby powoli się docierał. Mniej więcej zdradzę wam tajemnicę, chociaż może jak będziemy wrzucać ten film, to wy już będziecie to wiedzieć. Bartek będzie miał prawdopodobnie ten sam silnik u siebie w driftowozie, Bartek Glin, czyli MGP Garage, tylko zakuty, więc będzie dużo trwalszy. No i jak widzicie, no to jest liga. To, co stoi tu, to jest jedno, bo przy tym obecnie panowie pracują, natomiast jeszcze dzieje się na zewnątrz. I jeszcze to, co widzieliście w moim samochodzie, to jest dopiero przytargany jakby silnik po to, żeby przymierzyć. Natomiast my musimy tutaj przynieść jeszcze mój silnik, który czeka na nas w busie. Fajececik. Także, że taką butlę z nitro. O gościu. Tamta to jest w ogóle mojego wzrostu. Chodźcie na zewnątrz, pokażę wam dalej, co stoi w CK Customs Mate. Tu są graty, ogólnie to są graty do mojego samochodu i jeżeli chodzi o te graty, no to lecimy top of the top. Słuchajcie, we współpracy z firmą FMIC składam ten samochód, znaczy we współpracy. Po prostu mam części do tego samochodu, do silnika, kupuję i biorę od firmy FMIC. I szczerze mówiąc, mogę wam to polecić, jeżeli szukacie, nie wiem, oni mają wszystko. Jeżeli chodzi o sprzęt silnika, jeżeli chodzi o turbiny, kolektory dolotowe, wydechowe, pompy paliwa, pompy oleju, chłodnice oleju, no naprawdę totalnie wszystko. Nie trzeba dużo gadać na ten temat. No bo skoro mój samochód wytrzyma 1100 czy tam 1200 koni, czyli nieważne ile zrobimy, no to jeżeli wy budujecie sobie na przykład 400 koni, 500, 600 czy też 1100, no to dlaczego u was by to miało nie wytrzymać? I idąc dalej, mamy naprawdę grube części do tego wszystkiego. Takie pudełeczko waży ze 3 kg, żeby wam nie skłamać.
więc tam naprawdę jest nawalone żelastwa. Brian Crower, także tak jak mówię, lecimy top, też UFMIC są. Lecimy dalej, tutaj jest część, towarzysz 10 kg, żeby wam nie skłamać. Korby do mojego 2JZ-cika. Wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Zresztą bardzo fajnie jest swoją drogą zapakowane. Także to odkładamy, lecimy dalej. ARP, druga paczka, no i BC, czyli Brian Crower. Nitro, 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 nitro. W tej firmie na pewno nie brakuje nitro. To, co wszyscy lubią najbardziej, to nitro. Ale idąc dalej, co się tutaj dzieje, bo tak jak mówię, no dzieje się. No troszeczkę opon po lewej, to wszystko są opony do driftu, to chyba są Westlake'i w ogóle wszystko. Ale po mojej lewej RS7, to jest C7, czyli dokładnie w tej samej wersji co moja, w sensie ta sama generacja, no tylko RS7, ale ten sam silnik. Subaru, tutaj mamy takie drobne, prawda, nieprzesadnie duże skrzydło, nie? To jest takie skrzydło, no powiedziałbym, długości to ma, no myślę, że ze 180 cm. Taki dyfuzor bym powiedział, kurczę, no drogowy bardzo. Na polskie drogi myślę, że w sam raz. No i środek, no to standardowo, nie? Czyli masa wrogiem przyspieszenia. Bardzo fajna deska w ogóle, taka mega, jak nie wiem, w Tesli jest taka, że nie ma na niej żadnych przycisków ani nic. No i drzwi to jest, wszystko to jest pleksa, nie? O kurde, najgrubszy projekt spod skrzydła CK Customs, nie? To jest projekt pionierski, bym powiedział. Nie jest mój silnik, to jest 13, także idziemy go wytargać z busa. Trzeba wytargać silnik, nie? Tak. No to dawaj, wytargamy. Działamy. No to działamy. Pierwszy raz zobaczę swój silnik. Pewnego źródła, patrzcie. O kurde. Leci wieszak, a tu jest silnik, nie? To w ogóle jaki fajny niebieski. W sensie dobrze to wygląda. A co, nie weźmiecie na ręce ten? Nie. Dobra, czyli teraz wleciał silnik na halę i co robimy po kolei, żeby to miało 1000 kuni? A pierwszym etapem jest na pewno rozbiórka tego silnika, weryfikacja wszystkich części. Kolejnym etapem jest, w momencie, w którym będziemy mieli to rozłączone, że tak powiem, jest obróbka tego silnika, czyli dopasowanie nowych elementów do tego silnika. Dobra, i później składanie. I to był wolnossak, bo był z IS-a? To był silnik wolnossący, tak. I tak naprawdę z tak zwanego GE, czyli no, oznaczenia silnika wolno ssącego, musimy zrobić GT, czyli przystosować ten blok pod turbo, tak? Musimy wywiercić w bloku dodatkowe magistrale olejowe. Czarna magia. Zrobić tak, natryski oleju na den catwalka, przygotować go pod to, żeby znosiło taką moc i twoją nogę. Dobra, zajebiście. Nie no, jestem dumny z chłopaków. Podobało mi się już wcześniej, a teraz zaczyna mi się podobać jeszcze bardziej. TV przywiózł driftowóz. To driftowóz służy do driftowania. Gdzie ty tu chcesz driftować? To będziemy, mamy taki jeden zakręt. Mamy taki jeden zakręt, dobrze. To jest jedna z fur złożonych przez Steve'ego właśnie. To jest auto, którym jeździ Maciek Krzyszczoń w zawodach. S14 jest głośne i strzela. Zasadniczo no zaraz będzie serwisowana i tak dalej, a przed tym jak będzie serwisowana, no to postrzelamy sobie troszeczkę, bo tutaj lubią strzelać, a jak lubią strzelać, to trzeba głośno postrzelać, a najgłośniej strzela właśnie ten. Swoją drogą mega dobrze wygląda ten samochód. Newton, a jak będę miał bardziej do dupy turbinę, to będzie bardziej strzelać?
kwestia strzelania to jest wyklikane w komputerze, no. Aha, no. To musimy wyklikać dobrze w komputerze. Mały sprężarce. Czy jak będę miał jeszcze bardziej dodrukowane turbo, to będzie bardziej strzelać. No nie. Ogólnie auta skręcają, okej. Okay. A to może jechać prosto bokiem, patrzcie. No i podoba mi się, nie? Zajebiście. Tylko reszta twojego hajsu. Na szczęście stary, to tak jak już mówiliśmy w tym odcinku ze trzy razy, to jest potężny gracz. Najlepiej jest wydawać nie swoje, tak jak ty wydajesz tatę, ja wydaję twoje. Tu jest chłopiec cała drabinka, nie? Pół Polski wydaje pieniądze mojego starego. Nikt do tego tak nie pasuje jak ja. Ja już jak w domu, nie? Stevie, zrobiłeś wszystko zajebiście, tylko zapomniałeś o... Stevie zapomniał, a ja zapomniałem o zakończeniu. Moi kochani, jeżeli chodzi o S13, to ona na pewno pojawi się na tym kanale jeszcze nie raz. I pamiętajcie, żeby napisać mi w komentarzu, jakie filmy chcielibyście zobaczyć w związku z tym S13, ale w związku z budową, a nie tym, jak to auto będzie gotowe. Może macie jakieś pytania, a ja bardzo chętnie wam na nie odpowiem. Moi mili, jeżeli chodzi o to S13, to ma ono zalążek na to, żeby być najgrubszym autem streetowym w Polsce, więc myślę, że warto to oglądać i warto subskrybować, bo naprawdę stajemy na głowie, żeby mimo tej pandemii i tego wszystkiego, co się dzieje dookoła, dostarczać dla was fajnego kontentu. Jeżeli ty budujesz jakąś furę, albo nie wiem, potrzebujesz jakichś części, równie tanich, równie drogich, równie topowych, a może po prostu chcesz znaleźć coś do swojego samochodu od chłodnic przez kolektory, to drugi link w opisie. Możecie tam wbić, no i myślę, że na pewno znajdziecie coś od FMIC. Także tam was zapraszam. No i co, mordeczki, pamiętajcie jeszcze o kalkulacji z Mubi. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę. No i powiem wam, panowe życie, nie? Pełną gębą. Trzymajcie się, no i wszystkiego dobrego. Piona.